Dzień dobry moi drodzy, jakieś pół godzinki drogi od Katani dojechaliśmy do miejsca, w którym spotykamy się, żeby przesiąść się do Defenderów i będziemy wjeżdżali na wulkan, na Etnę. Znajduje się ona centralnie za mną, w tamtą stronę, troszkę pod chmurami. Dzisiaj ładna słoneczna pogoda, ale zauważyłem, że co przejeżdżam obok niej, cały czas na jej szczycie znajduje się dużo chmur i ciężko jednak ten krater zobaczyć. Przynajmniej stąd, może jak wjedziemy na górę będzie lepiej. Wsiadamy do Defenderów, zobaczcie, że one naprawdę wysokie to zawieszenie mają, bardzo wysoko podniesione, no to znaczy, że droga pewnie będzie ciekawa. Siadam z przodu, dobre miejsce dostałem. Na samym początku jeepami przejeżdżamy przez miejscowości, które są wybudowane w zasadzie u podnóży wulkanu Etna. I tutaj jest takie prawo, że można budować się tylko do wysokości 1000 metrów. Zostało to zakazane prawnie, przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo, ale również powyżej tej wysokości jest już park narodowy. Jak się jedzie na poboczach, można zobaczyć duże ilości czarnego piasku. No, to wszystko jest pochodzenia wulkanicznego. Jak się przyjrzycie tym kamieniom, które tutaj leżą, bardzo leciuteńkie, chropowate, troszkę jak pumeks. No i to wszystko to jest to, co wyleciało z wulkanu. Dokładnie tak samo wyglądało to na Lanzarote, jak wjeżdżaliśmy na wulkan. I jedna rzecz, zobaczcie, że tutaj jest wszystko suche, ale jak lekko to odkopiecie, od razu czarna ziemia i mokro. Dlatego tak rewelacyjnie tutaj rosną winogrona, no i dużo pól uprawnych. Najlepsze właśnie szczepa winogron, ponoć właśnie z rejonów Etny. Ostatnia erupcja była tutaj parę tygodni temu, w lutym, no i faktycznie w nocy można było robić świetne zdjęcia, bo czerwone strumienie lawy były aż wyrzucane przez wulkan do góry. No teraz nie bardzo widać, ja nie wiem, czy tam to są po prostu chmury, czy para i pyły wydobywające się wulkanu. No i nie jest na razie jakoś zimno. Wczoraj było ponoć 11 stopni, ale przedwczoraj było znowu już minus 5, więc tak co chwilkę to się tutaj wszystko zmienia. Nie do końca również wiadomo, kiedy wulkan wybuchnie. Oczywiście sejsmolodzy mogą w jakiś sposób to tam określać kamerami termowizyjnymi, urządzeniami, które rejestrują trzęsienia ziemi. Natomiast nie jest to jakoś określone. Są lata, kiedy na przykład wulkan tak ostatnio wybuchł 55 razy w ciągu jednego roku, na czasem, kiedy po prostu raz. Natomiast Etna jest to cały czas czynny wulkan. Wulkan Etny jest częściowo chroniony. W 1987 roku utworzono tutaj regionalny park i jest on o powierzchni 580 km kwadratowych. Na tej powierzchni znajduje się około 200 jaskiń, które utworzyła płynąca lawa. Są one wykorzystywane przez turystów jako schronienie. Są też miejscem pochówków i magazynowania śniegu. Ponadto od 2013 roku Etna jest na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Nazwa wulkanu pochodzi prawdopodobnie od greckiego słowa aito, co oznacza palić, lub fenickiego aitano, piec albo palenisko. Natomiast miejscowi nazywają go Muntagba lub Mongibello, natomiast ta ostatnia nazwa jest bardziej co do odniesienia samego szczytu. Trzeba sobie powiedzieć tutaj jedno. Etna jest jednym z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie. Sam mam nadzieję, że dzisiaj zobaczymy coś wydobywającego się z niego, nie wiem, chociażby kłęby dymu z krateru. Bo na przykład z Katani można często obserwować lawę, zwłaszcza w nocy. Jest to mega widowiskowe i to właśnie miało miejsce kilka tygodni temu. Przy dużych erupcjach lawa spływa kilkadziesiąt kilometrów w dół, nawet docierając do morza, a wielokrotnie również zalewała Katanię. Natomiast z obserwacji geologów wynika, że aktywność wulkanu cały czas narasta. Wysokość to 3340 metrów nad poziom morza, natomiast cały czas się ona zmienia. Jest wyższa albo niższa w zależności od aktywności wulkanu. Aktywność jest od 1500 roku przed naszą erą. Największą wysokość wulkan miał w 1865 roku, która wynosiła 3390 metrów. W ciągu 3,5 tysiąca lat swojej aktywności wybuchł prawie 200 razy. Jest naprawdę duży. Zajmuje powierzchnię 1250 km kwadratowych i ma obwód 135. Ma kształt przypominający elipsę o wymiarach 47 na 38 km. Wulkany są potężne. I jedziemy dalej, jeszcze wyżej. Ogólnie cała wycieczka to tak trwa od godziny 9 gdzieś do 15, południowa. Możemy potem iść jeszcze na pizzę. Przejeżdżamy jeszcze teraz przez parę miasteczek, które są wybudowane tutaj u podnóża Etny. Widać jedną rzecz, jak dużo pyłu wulkanicznego, czyli tych czarnych kamieni, leży na dachach. Many people, they also ask me, for example, Catania, especially in the night, it's in a safe place, a safe city. And I always says, of course it is. Because for sure the mafiosi is not and came to you as tourists and they ask your wallet or your money. It's another thing, it's criminality. Zatrzymaliśmy się w tym momencie na wysokości 1500 metrów. Tu już jest dużo śniegu i jest naprawdę zimno. Ubieramy kaski na głowę, takie fajne, i mamy latarki. No i za chwilkę idziemy połazić tutaj po wulkanie. Idziemy do krateru.
do jaskiń. Takich jaskiń na całej Etnie znajduje się około 250 i kiedyś, kiedy jeszcze nie było lodówek, używano je właśnie jako takie chłodziarki. Ludzie przychodzili tutaj w góry i w jaskiniach wypełnionych lodem i śniegiem zostawiali dużo jedzenia. No i dzięki temu ono się nie psuło, mogło tutaj leżeć parę miesięcy. W sezonie letnim w Katanii potrafi być 45-47 stopni, więc naprawdę strasznie gorąco. A tutaj, na Etnie, to jest jedyne miejsce, gdzie cały rok w zasadzie leży śnieg, więc ludzie tutaj również przychodzili po bloki lodu. Znosili je na dół i tam robili z nich lody. No i w taki sposób Sycylijczycy się chłodzili. Wejdziemy do takiej jaskini, zobaczymy jak to w środku wygląda. Jak w tych kaskach, jak minionki, takie przygłupy. Zobaczcie, wchodzicie i jest tutaj dużo stalaktytów, stalagmitów. Nigdy nie pamiętam, który jest góra, który dół. W każdym razie z lodu zrobione. Twarde, bo to kapie. Kapie z góry. O, a tutaj wiszą góry następne. Ale ładne. O, jakie długie tutaj wiszą. Patrz, jakie piękne tutaj są. O kurczę, i tutaj... Studnia do góry, tak. You can see the big stalactite here. Aha, duży stalagmit. Stalagmit or stalactite? Stalactite and stalagmite. Okej. Okay. Czyli na dole stalagmit, u góry mamy stalagmit. Ale ten duży, no z metr ładny. Kapie cały czas z niego woda, spada na ten na dole, dlatego ten przymarza. No trzeba uważać, bo jest tutaj ślisko w jaskini. Skąd takie jaskinie tutaj się wzięły? Przez lawę, ona płynąc wypaliła te dziury, no i powstały jaskinie, w których właśnie był składowany taki śnieg. I on cały sezon mógł sobie tutaj leżeć. Lato, zima. Oni tylko z miasta przychodzili po niego. Zobaczcie również na całą strukturę tej skały. A wiecie, na przykład bazalt, czyli skała pochodzenia wulkanicznego, po prostu zastygnięta lawa, tylko nie ta z pęcherzykami, tylko bez. Po prostu duży kawałek skały działa jako taka termiczna izolacja. Bloki skalne, jeżeli się obłoży bazaltem, będzie ten lód o wiele dłużej się trzymał. No i właśnie w takich jaskiniach bazaltem tworzyli takie, można powiedzieć, pomieszczenia, dużo śniegu, no i to wszystko świetnie trzymało. No i drugim takim wejściem, wyjściem, w tym momencie my wychodzimy. Jedziemy dalej, w aucie nie ma tutaj akurat ani ogrzewania, ani klimy, no więc troszkę zimno. Za chwilkę udamy się jeszcze na trek, na krater. Powoli wchodzimy na ścieżkę, czeka nas mniej więcej godzinka drogi. Zwróćcie uwagę, że cała ziemia dookoła wulkanu, wszędzie po prostu jest pokryta tylko tym kamieniem wulkanicznym. I wszystko na nim rośnie, kwitnie, ludzie na tym uprawiają winogrona, no i również się budują. Ale tylko do poziomu 1000 metrów nad poziom morza. My jesteśmy w tym momencie na około 2000, no tutaj już zero zabudowań. Co ciekawe, na Etnę można wjechać również samemu. Nie trzeba tak wynajmować wycieczki. Można po prostu przyjechać swoim wynajętym autem, pojeździć, no tylko jednak nie wiadomo wtedy, gdzie się zatrzymać, co zobaczyć, gdzie się przejść. No, przewodnik jednak tutaj troszkę ciekawostek opowie. Z takich ciekawostek, których się przed chwilą dowiedziałem, to chociażby to, że prawie na całej Sycylii nie ma ani jednego fotoradaru, są tylko po to repliki, by straszyć turystów. No jak jest 50 na godzinę, to i tak wszyscy powyżej 100 wyjeżdżą. Etna ma dokładnie 4 aktywne kratery, natomiast tych nieaktywnych jest ponad 270. No i właśnie na taki krater za chwilkę wchodzimy, tylko jak widzicie, bardzo, bardzo pochmurnie. Pochmurnie czy mgła? Z Etny cały czas wydobywa się para i różnego rodzaju gazy, no i jest on takim czynnym zagrożeniem tutaj dla mieszkańców. W momencie, gdy jest erupcja, zalewa tereny oddalone nawet o promieniu 16 km. Wulkan ten oczywiście jest największą atrakcją turystyczną całej Sycylii. No i co roku jakieś 150 tysięcy ludzi go odwiedza, albo odwiedzało oczywiście przed tymi strasznymi czasami. Zobaczcie, jak wszystko się pyli, jak się idzie po tym piachu. Co prawda jest zimno, jest śnieg, ale pyłu wulkanicznego strasznie. Podczas takiej erupcji wrzucane jest właśnie bardzo dużo tego kamienia i pyłu, który tutaj jest, ale wrzucane są również bomby wulkaniczne. Ogromne kamienie, które ważą po kilkanaście ton. One wtedy lekko odpadają, no i daleko nie lecą, więc one zazwyczaj znajdują się blisko krateru. Pan oddalony jest ode mnie, nie wiem, z 50 metrów, ledwo go widać. Coraz bardziej zbliżamy się krateru i tu robi się naprawdę wiecznie i jeszcze bardziej zimno. Jedna rzecz, na którą zwróciliśmy uwagę, zobaczcie, na ziemi bardzo dużo kamieni o czerwonym kolorze. Ze względu na to są czerwone, że zawierają one dużo żelaza. I mówi pan przewodnik, że o wiele bardziej niebezpieczne jest stać tutaj na wulkanie podczas burzy, niż podczas samej erupcji, gdy wylewa się lawa. Bo lawa wylewa się bardzo powoli i przed nią spokojnie można uciec. Natomiast gdy jest burza, są władowania elektryczne, cała ziemia
jest pokryta kamieniem z żelazem, tak? By stać po prostu na bardzo dużym przewodniku. No i można zostać porażonym. Wchodzimy na górę. Do tego momentu wchodzenie było łatwe. Teraz wszystko się osuwa. I w zasadzie dwa kroki do przodu, jeden do tyłu. A pamiętajmy, że jestem świeżo po złamaniu nogi. Przesłonia, pan przewodnik nie wierzy w to. I just show them all the stones here, always lapilli. Just in based on the minerals, they also keep a different colors. Po mojej lewej stronie widać jeden z kraterów. Oczywiście nieczynny, drzewa rosną, robi się bardziej przejrzyście, idziemy do góry. Pan przewodnik tutaj zbiera co chwilkę kawałki lawy, pokryte różnymi minerałami, ale ślicznie to wygląda. Wiesz, jak słońce wychodzi, jak to się mieni. Zobaczcie, jak tam powoli widać. Cała mgła przeszła, zaczyna być widać te szczyty. W tą stronę jest właśnie główny krater Etna. Tutaj macie ujęcia z drona, jak wygląda ścieżka, którą wchodziliśmy na krater. Krajobraz jest iście marsjański, a ścieżka biegnąca wśród licznych kraterów robi wrażenie. W głowie każdego, kto wybiera się na Sycylię, pojawia się plan zobaczenia największego czynnego wulkanu w Europie. No i trzeba przyznać, że będąc już w tych rejonach, wielką szkodą byłoby to przegapić. Niektórzy wyobrażają sobie wysoką górę pokrytą zastygłą lawą popiołem. Inni natomiast oczami wyobraźni widzą plujący ognistą lawą krater. Jednak wyobrażenia zdecydowanie odbiegają od rzeczywistości. Podczas wycieczki na wulkan naprawdę duże znaczenie ma pogoda. Piękny słoneczny dzień można zobaczyć wulkan w pełnej okazałości. Natomiast w dzień taki jak ten, ciężko zobaczyć swojego partnera, który maszeruje kilka metrów przed nami. Na szczęście po wejściu na krater na kilka minut cała mgła ustąpiła i nawet pojawiły się przebłyski słońca. No i to był właśnie moment, w którym mogliśmy napawać się pięknym widokiem. Oj, było warto się tu wspinać. No i schodzimy. Jak się tak idzie, to co chwilkę tutaj jest taki podmuch raz ciepłego, raz zimnego pecza. Takiego naprawdę ciepłego. I tak samo ziemia, jak się dotyka, jakie to jest ciepłe. Szczerze, to można by się w tym położyć i zagrzać, ale śnieg i tak na tym leży. Sceneria tutaj, żeby pochodzi, naprawdę jest przekozacka. Ta mgła czy para, która cały czas się przetacza przez te szczyty, te ogołocone, białe drzewa. Świetnie to wygląda. Tutaj kolejny krater. Chyba najgorsze w tym wszystkim teraz jest schodzenie, bo leci się cały czas do przodu. Strasznie to pyli, patrzcie. No będąc tutaj, musicie być przygotowani na nagłe zmiany pogody. No i zabrać odpowiednią kurtkę, odpowiednią obuwie. Bo raz ciepło, raz mega zimno i mega wiatr. No i na nogi też trzeba uważać. Najlepszą porą roku, żeby tu się wybrać. Jesień oraz latem, kiedy jest ciepło. Natomiast w zimę też można tutaj wchodzić. No tylko trzeba być przygotowanym na to, że może być kilka metrów śniegu. No trochę tego śniegu leży, ale to jest takie 10-15 cm, szczerze mówiąc. Większość tras odkrytych. Podczas erupcji, no i gdy wulkan bardziej jest uaktywniony, część górnia jest całkowicie zamknięta, no i nie można wtedy wchodzić. No jest, dochodzimy do szlabanu. Ale mgła wszędzie siadła. Szok, jak zamgliło. Pierwsze informacje o wybuchach Etny są jeszcze dawno, dawno temu, przed kolonizacją Sycylii. Jeszcze jakieś 100 wybuchów było zarejestrowanych za czasów starożytnych. Dotrzeć, jakbyście tutaj chcieli, w zasadzie z Katanii, jakieś 40 minut. Można tu dojechać autobusem. No i tu właśnie w internecie znajdziecie takie wycieczki organizowane, tak my. Koło 50 euro kosztuje taka półdniowa wycieczka. Można oczywiście, tak mówię, przejść tutaj też samemu, ale z przewodnikiem też bardzo fajnie. Dużo ciekawej informacji można się dowiedzieć. Dobra. Jesteśmy pod autem, trzeba wyczepać buty teraz. Mgła przyszła nagle i bardzo szybko i w zasadzie jej, w tym momencie prawie nic za oknem nie widać. Zobaczcie sami. Jedziemy autem, no i widać przed nami, nie wiem, z 5 metrów drogi dosłownie. Wolno jedziemy 30 na godzinę. Ale jak zawsze sytuacja fajnie się odwraca, bo weszliśmy na szczyt, na nieaktywny krater, no i nagle wyszło na parę minut słońce. Udało się polatać dronem, udało się zrobić zdjęcia, troszkę się nagrało, także dzięki temu też możecie zobaczyć, jak to wygląda. Dokładnie ta sama sytuacja, co przy Priekestolen. Też wchodziliśmy, mnóstwo mgły. Dwa razy tak się stało. No i parę miesięcy temu też, jak wchodziliśmy, nagle wychodzi piękne słońce na parę minut. No tak jakby po prostu zrządzenie losu. Droga, przez którą teraz przejeżdżamy. Zobaczcie sobie po obu stronach na przebitkach drogi, jak dużo lawy. Jest to lawa z ostatnich erupcji 2003-2004, ostatnich takich dużych, kiedy lawa zalała bardzo duże tereny. No i żeby odbudować drogi i odbudować wjazd w ogóle tutaj do parku, zajęło to 4 lata. Czemu tak długo? Przecież jest tu tylko jedna droga. No a ze względu na to, że 4 lata prawie czekali, aż lawa ostygnie. Lawa ma zazwyczaj od 900 do 1200 stopni. Topi po prostu wszystko na swojej drodze. Jest bardzo gorąca. Jak zastygnie z wierzchu, no to w środku cały czas dalej jest gorąca. Udało się zjechać troszkę niżej. Tutaj przejrzystość lepsza. Zostawiamy auta i idziemy chwilkę do domku, w którym zrobiona restauracja. Można się napić kawki, może coś zjeść. Chwilkę się na pewno zagrzać.
Posiedzieliśmy takie pół godzinki, wypiliśmy kawkę, gorącą czekoladę i dostaliśmy na spróbowanie alkoholu, który się nazywa Fire Lava. Ponoć taki tutaj lokalny, wytwarzany na Etnie. 70% o smaku takich owocków. Bardzo przyjemne, rozgrzewające. Faktycznie aż się czuję taki ogień tutaj, który grzeje. Wsiadam z powrotem do jeepów, no i wracamy na parking. No i co, zjechaliśmy na dół, prawie 40 minut na dół się jechało. Jesteśmy już przy aucie, wsiadamy, no i z powrotem do Katani. Wulkan przyjemny zobaczyć, no nie widzieliśmy lawy, ale to jednak, kiedy jest lawa, no to wtedy w ogóle nie wpuszczają. Nie da się zobaczyć co najwyżej z daleka, no lepiej w nocy obserwować. No było tak parę tygodni temu, że faktycznie wulkan był mocno widoczny w nocy, no ale teraz nie za bardzo. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapę do góry. Docencie kanał subskrypcją, zapraszam was również na Instagrama Kamilin Travel, z tego dowiecie się na bieżąco, gdzie jestem i co robię. I to było na tyle. Trzeba na pizzę aperolka. Trzymajcie się, do usłyszenia, piona i cześć.